to porta pentole. Musi być ciężko, żeby po prostu było potem warto wrócić wspomnieniami i powiedzieć sobie, że dało się radę. Z doświadczenia wiem, że wiele osób lekceważy trasę 100-kilometrową, bo jest tylko 5000 metrów w górę. Co to jest? 5000? Nic wielkiego. Ludzie na ostatnich kilometrach już płaczą, żeby tylko do mety dojść. Z opowieści wiedziałem, że jest ciężko. To trochę abstrakcja na razie, bo to moja pierwsza 50. No, ale dał radę. Ale nie jest źle. Myślę, że bieg ma szansę zostać najlepszym biegiem w Polsce, jeżeli chodzi o ten dystans.